Szanowna Pani Marszałek, Panie i Panowie Posłowie, mam ogromną przyjemność wygłosić dzisiaj specjalne oświadczenie okolicznościowe dotyczące uroczystego wręczenia odznaczenia pieczęci zasług obywatelskich Sigillum Meriti Civilis oraz zasłużony dla kultury polskiej w moim rodzinnym mieście Mielcu, które odbyło się 27 listopada 2021 roku. Pieczęć zasług obywatelskich przyznawana jest od 2016 roku. To honorowe odznaczenie Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej, które otrzymują mielczanie wybitnie zasłużeni dla Ziemi Mieleckiej oraz dla ojczyzny. W przeszłości byli to m.in. odznaczani pośmiertnie: błogosławiony ksiądz Roman Sitko, profesor Władysław Szafer, urodzony na ziemi mieleckiej, generał broni Władysław Sikorski, bracia działowscy Stanisław i Mieczysław, prekursorzy mieleckiego i polskiego lotnictwa oraz żyjący współcześnie m.in. były prezydent miasta Mielce Janusz Chodorowski, konstruktor lotniczy Józef Oleksiak czy ksiądz prałat Kazimierz Czesak. Tegorocznym laureatem honorowego odznaczenia pieczęci zasług obywatelskich został pośmiertnie odznaczony Andrzej Kędzior oraz współcześnie Józef Witek. Andrzej Kędzior, o którym krótko można powiedzieć, że ratował przed głodem i powodziami. Urodził się 7 listopada 1851 roku w Toporowie pod Mielcem. Rodziców nie było stać na finansowanie synowi nauki w gimnazjum. Dlatego syn, wybitnie uzdolniony, zarabiał jako korepetytor zamożnych kolegów, których rodzice pomogli mu studiować w Wiedniu, najpierw na Politechnice, a potem meliorację na Akademii Rolniczej, a następnie także prawo na Uniwersytecie. Po ukończeniu nauki w 1879 roku otrzymał posadę inżyniera w utworzonym właśnie Krajowym Biurze Melioracyjnym we Lwowie. Andrzej Kędzior osobiście napisał austriacką ustawę wodną przyjętą w 1884 roku. Za sprawą jego i jego współpracowników obwałowano rzeki i odwodniono rolnicze użytki niziny krakowsko-sandomierskiej i Doliny Nadwiślańskiej powyżej Krakowa, a także obszary w dorzeczu Dniestru, Górnego Bugu, Styru. Wały zabezpieczające po dziś dzień przed wylewem Wisły, Rudawy, Raby, Dunajca, Brnia, Trzęsówki, Sanu oraz niezliczonych odcinków innych cieków wodnych są, jeśli nie bezpośrednim dziełem koncepcyjnym inżyniera z Podmielca, to pomysły powstały według nakreślonych przez niego planów bądź projektów. Jego dokonania były doceniane m.in. odznaczeniami. Był kawalerem austriackiej komandorii Franciszka Józefa, rosyjskiego orderu Świętej Anny. Był inicjatorem budowy również kanału Wisła-Odra-Dniestr, a także sprawował m.in. funkcję ministra robót publicznych w polskim rządzie Jędrzeja Moraczewskiego i Leopolda Skulskiego. Inną konsekwencją doceniania działań Andrzeja Kędziora było wybranie go na posła Sejmu Krajowego Galicji w 1908, 1911 i 1918 roku i posła Parlamentu Austro-Węgier. Posłem Parlamentu Polskiego był w latach 1919-1922, a w latach 1922-1927 zasiadał w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej. Został odznaczony również orderem Polonia Restituta z gwiazdą. Zmarł 17 stycznia 1938 roku. Spoczął na cmentarzu w Mielcu. Kolejnym odznaczonym tegorocznym laureatem pieczęci zasług obywatelskich jest pan Józef Witek, wybitny znawca regionu, kronikarz, animator kultury, społecznik, autor książek dotyczących historii Mielca, ziemi mieleckiej, w tym m.in. czterotomowej encyklopedii miasta Mielca. Józef Witek jest rodowitym mielczaninem. Przez wiele lat był choreografem, instruktorem zespołów tanecznych i muzycznych. Od 2000 roku zajmuje się wyłącznie pisaniem książek o Mielcu.
To już kilkanaście różnych pozycji, między innymi o ulicach, ich patronach, ale również publikacje poświęcone między innymi Szkole Muzycznej czy Stali Mielec. Ale najwięcej pracy kosztowało go stworzenie Encyklopedii Miasta Mielca. W swojej książce regionalista umieścił wiele tysięcy haseł. Oprócz biogramów ludzi są informacje o ulicach, miastach, placach, hasła geograficzne, przyrodnicze, przemysłowe, handlowe, komunalne czy urzędnicze. A więc wszystko, co składa się na życie miasta. Podczas uroczystości wręczenia zasług obywatelskich wręczono również odznaczenie Zasłużony dla Kultury Polskiej przyznane panu Piotrowi Pszenicznemu, wyróżniającemu się artyście, malarzowi, rzeźbiarzowi, członkowi Klubu Środowisk Twórczych Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej z okazji 40-lecia klubu. Wszystkim odznaczonym składam serdeczne gratulacje, a Towarzystwu Miłośników Ziemi Mieleckiej dziękuję za piękną inicjatywę zatrzymywania mijającego czasu. Chcę jeszcze również poinformować szanownych państwa o jubileuszu 75-lecia Teatru Rozmaitości imienia Stefana Ostrowskiego w Mielcu, jedynego w swoim rodzaju teatru amatorskiego, wystawiającego różnego rodzaju spektakle. 27 listopada podziwialiśmy ich w ich wykonaniu Teatr Varieté, który jak zawsze pokazywał publiczności barwne i zrobione z wielkim rozmachem widowisko. Gratuluję artystom i życzę dalszych sukcesów. Dziękuję bardzo, Pani Marszałek. Dziękuję bardzo, Pani Poseł.